przyszłość waszej relacji. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie prognozę waszego związku. Co pokażą karty, jakie są tendencje, jak rozwinie się wasza relacja. Niezależnie od tego, o jaką relację pytacie, czy o małżeństwo, czy jesteście w separacji, czy macie romans, czy jest to nowy, poznany przyjaciel, czy jesteście w kryzysie, macie związek zerwany, nie macie kontaktu, czy macie tylko przyjaźń plus. Każdy według własnych upodobań. Więc są tysiące różnych historii. Dopasujcie tą prognozę związku do waszej sytuacji i wybierzcie którąś z dwóch grup. Pierwsza grupa cytryn, bryłka cytrynowa. Druga grupa kamień kwarcu różowego. Wybierzcie instynktownie waszą grupę lub wasz przedmiot. Jest to wróżba z kart Lenormanda i Tarota. Oczywiście przed wróżbą proszę zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Polub mój kanał, daj lajka z kciukiem w górę. Napisz również w komentarzach, czy te grupy, którą wybraliście, czy te z wami rezonują, z waszą sytuacją. Interesuje mnie to i inspiruje, także proszę o komentarze dla wymiany energii, by była interakcja między nami. Dziękuję serdecznie. Zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej, czyli od kwarcu cytrynowego, bryłki cytrynowej. Przyszłość waszego związku. Są cztery karty Lenormanda i jedna karta porady Tarota. Kochani, pierwsza karta mówi, jak dziś wygląda wasz związek, jaka jest sytuacja wyjściowa, czyli dzisiejsza. Jak wygląda dzisiaj wasza relacja? Wow, ostro, czyli kosa. Kosa mówi oczywiście o raptownym zakończeniu waszego związku, blokadach, być może zerwaniu związku, zerwaniu na pewno spotkań, kontaktów regularnych, o zranieniu również poprzez to przerwanie raptowne, o bardzo szybkiej akcji, która między wami zaistniała, coś, co bardzo szybko, raptownie właśnie, no nie wiem, zraniło was, zakończyło tą relację. Jest to dla was bardzo bolesne, bardzo frustrujące, bolące, tak? Na pewno jest coś, co jest teraz między wami niestety przerwane, co was męczy, boli, dręczy wręcz. Ta karta mówi jednak także, jeśli chodzi o pozytywność tej karty, jak widzicie, jest tutaj takie słońce, tak? Czyli słońce na horyzoncie, światło w tunelu. Mówi również o ewentualnym szybkim obrocie spraw, że coś może się też szybko teraz ewentualnie między wami rozwinąć i wyjaśnić. Zobaczmy, to powiedzą nam następne karty. Karta numer dwa mówi o zamiarach osoby, o którą pytacie, w stosunku oczywiście do was. Wow, mówiłam, wyjaśnienie waszych problemów, czyli wyklarowanie się spraw, wyjaśnienie tutaj spraw was obciążających, czyli osoba, o której myślicie, ma takie zamiary wobec was, że chce wyjaśnić wszystkie jakieś niesnaski,
konflikty, dylematy, które między Wami zaszły, które zakończyły Wasze spotkania, komunikacje, no być może tej przegadanie wszystkiego jeszcze raz, spory, wyjaśnienie sporów, jasność sytuacji, spełnienie marzeń. Także chodzi tutaj o to, że osoba, o którą pytacie, ma duże oczekiwania w stosunku do Was, że wyjaśnicie między sobą właśnie te wszystkie męczące Was nieklarowne sprawy, że nastąpi czas właśnie spełnienia Waszych marzeń, który będzie właśnie lepszy i gdzie Wasze właśnie tutaj problemy, które dzisiaj na pewno macie, nastąpiły właśnie tutaj w kierunku wyjaśnienia. Także osoba, o którą pytacie, chce klarowność sytuacji, chce spełnienia marzeń, myśli o Was wieczorową lub nocną porą i pragnie wszystko wyjaśnić, chce wszystko jakby to przejść, zapomnieć, chce na nowo tutaj podjąć z Wami jakieś klarowne dyskusje. Czyli takie są zamiary Waszego partnera. Teraz zobaczymy jego nastawienie do Waszego związku, czyli co on myśli o Waszej relacji, co on myśli, chce napisać, pragnie kontaktu, chce napisać list, chce napisać SMS-a, e-maila, chce po prostu komunikować z Wami o tym, by szybko wyjaśnić, wyklarować wszystkie sprawy. Chce nawiązać na pewno kontakt. Jest też skory, by napisać Wam, no co u niego, chce zapytać, co u Was, chce koniecznie właśnie tutaj, jak widzicie, kontaktu pisemnego lub być może no, będzie też to kontakt w różnorakim słowa tego znaczeniu, czyli być może nawet telefoniczny, przez internet i tak dalej. Karta numer 4 mówi o przyszłości relacji, czyli odpowiedź na nasze pytanie, jak potoczy się dalej ta relacja. Wow, pięknie. Coś pięknego, czyli niespodzianka, pozytywny czas, no jakiś prezent może dostaniecie od niego, czy przeprosiny, czy zaproszenie właśnie na spotkanie, zaproszenie do rozmowy. Być może też odwiedziny, bo ta karta mówi też o odwiedzinach, czyli może do Was on przyjechać, wpaść po prostu znienacka, pozytywnie nastawiony, może Wam dać zaproszenie gdzieś na randkę, czy tak jak mówiłam, zaproszenie do jakiejś rozmowy, czy telefonicznej, czy pisemnej, może możecie pójść lub spotkać się niespodziewanie gdzieś, lub może Was zaprosić gdzieś na jakąś imprezkę, czy do przyjaciół. No tutaj na pewno ta karta mówi o pozytywnym załatwieniu spraw, o zadowoleniu, szczęściu, pozytywnych wibracjach, o tym, by coś w bardzo miły, sympatyczny sposób tutaj wyjaśnić. Także bardzo, bardzo pozytywna karta i odpowiedź jest oczywiście, że wszystko potoczy się dobrze, pozytywnie, wyjaśni się niespodziewanie, szybko i serdecznie. Zobaczmy, kochani, kartę Tarota. Karta Tarota mówi o tym, że Wasz partner myśli, grubluje, myśli na poziomie głowy, swojego intelektu bardzo intensywnie, co ma zrobić, jak ma to zrobić, jaki plan jest jego działania, ponieważ zostało coś przecięte, Król Mieczy, zostało coś przecięte, urwane między Wami, co Was bardzo zabolało, ale już tutaj partner myśli o tym, jak stanowczo podjąć kroki w Waszą stronę. Osoba bardzo inteligentna, no, roztropna, racjonalnie myśląca, planująca, bardzo, bardzo właśnie tutaj dokładnie obmyślająca swoje plany, jak zadziałać, jak dążyć do celu, by wyklarować tej sytuacji, napisać, zaprosić Was, by wyjaśnić tą bolącą, bolesną właśnie dla Was teraźniejszą sytuację. Także, kochani, prognozy związku, prognozy Waszej relacji są bardzo pozytywne, wspaniałe i na pewno inicjatywę
podejmie tutaj Wasz partner, ponieważ na dnie karty, kochani, na dnie kart Lenormanda mam akcję, czyli rumak biały, piękny, niewinny, który dąży, już galopuje w Waszą stronę, czyli coś wydarzy się, coś jest już tutaj w drodze, w ruchu, jakieś nowe szanse, nowe propozycje, przyjdzie jakaś aktywność, właśnie Wy też powinniście być aktywni, czyli nastawić się do aktywności, pozytywnego odbioru tutaj akcji Waszego partnera. Tutaj jest jakaś już akcja do Was w drodze wręcz, ponieważ jest to karta szybkiego rozwoju spraw, szybkiej akcji, szybkiego, pozytywnego załatwienia spraw, właśnie informacji do Was już idącej, wręcz galopującej w bardzo szybkim tempie. Kochani, akcja, pozytywne wyjaśnienie spraw, niespodzianka i wyjaśnienie właśnie tutaj Waszych jakichś dylematów. Prognoza związku jest bardzo, bardzo pozytywna. Dziękuję grupie pierwszej i bardzo proszę i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, kochani, to kwarc różowy. Prognoza Waszego związku. Pierwsza karta z czterech moich kart Lenormanda. Pierwsza karta mówi, jak dziś wygląda Wasz związek, jaka jest sytuacja wyjściowa. Maski. Czyli kłamstwo, niezaufanie, właśnie nieufność, być może jakiś był fałsz, fałszywe sytuacje, być może zdrada, oszustwo, no dwulicowość, partner nie pokazywał swojej uczciwej, autentycznej twarzy, być może oszukiwał Was, no są tutaj jakieś oszustwa, intrygi, maskowanie się, czyli no nieszczerość, powiedzmy sobie tutaj dobitnie. Były jakieś tu kombinacje, zagrywania, fałszywe sytuacje, no nieuczciwość, przez co teraz nie ufacie jemu właśnie i jakoś no zamknęłyście się na uczucia, być może rozstałyście, przerwałyście kontakt, nie ufacie, nie wierzycie, nie chcecie już właśnie tego fałszu do siebie dopuścić. Na pewno były tutaj jakieś kłamstwa, co utrudniło właśnie sytuację w Waszym związku. No zobaczmy, jak się to, kochani, rozwinie. Karta druga. Zamiary Waszego partnera, o którego pytacie, w stosunku do Was. Zamiary ma bardzo pozytywne. Ta karta mówi o pozytywnym załatwieniu spraw, o słońcu na horyzoncie nadziei, świetle w tunelu, czyli pozytywne rozwiązanie spraw tych, które Was tutaj obciążały. Bociany zwiastują zawsze dobrą nowinę, dobre właśnie tutaj wiadomości, dobre kroki, czyli na pewno Wasz partner ma do Was zamiary pozytywne, zamiary, gdzie chciałby lub pragnie pozytywnego rozwiązania Waszych spraw, problemów. Karta numer 3. Jego nastawienie do Waszego związku. Czyli co on myśli o Waszym związku? Myśli o tym, że obciąża go ten związek, jest ciężki, jakby nosi krzyż pański, czyli wydarzyło się między Wami dużo złego, negatywnego, co obciąża również jego, co no, mu też jakby sprawia tutaj trudności, obciążenia. Niemniej jednak wie o tym, że ta relacja jest dla niego bardzo ważna, istotna i rozwiązanie wszelkich jakichś tutaj spraw, które Was poróżniły, jest dla niego bardzo, bardzo ważne. Być może jest to związek karmiczny, być może jest to związek z przeznaczenia, w co on wierzy i pragnie właśnie tutaj, by to wszystko między Wami wyjaśnić. Są to dla niego sprawy bardzo ważne, pierwszorzędne. Czyli jego nastawienie do tego związku, aczkolwiek jest obciążony tymi wszystkimi problemami, sprawami, jest
bardzo poważny i jest to związek dla niego bardzo ważny. Przyszłość relacji, co będzie, co się wydarzy, mosty, czyli szuka kontaktu partner, chce się pogodzić, chce wyjaśnić wszystko, chce podjąć następny krok, ryzyko, by jeszcze raz spróbować, by się spotkać, nawiązać komunikację, nie chce tracić z Wami kontaktu, nie chce tracić z Wami tej więzi, chce spróbować na pewno jeszcze raz. Chce przejść przez te strome, wysokie, niebezpieczne mosty, by Was za wszelką cenę zobaczyć, ponieważ jesteście dla niego ważne. Nie chce palić za sobą on tych mostów, chce wręcz Was spotkać i szybko zobaczyć, wyjaśnić coś w sposób bardzo pozytywny. Karta Tarota. 9 monet. Kochani, 9 monet jako rada, porada, wskazówka mówi o szczęściu w miłości, o stabilizacji, o związku spełnionym, długotrwałym, realnie twardo stąpającym po ziemi, czyli szansa na zbudowanie czegoś stabilnego. Na pewno też dobra sytuacja tutaj Wasza finansowa, zawodowa, no stabilność właśnie w Waszym partnerstwie, czyli również wewnętrzne bogactwo, tak, Waszej duszy, emocji, uczuć. No na pewno dobry rozwój spraw, bardzo pozytywny rozwój spraw, czyli pogodzenie się, solidna, stabilna praca nad Waszym związkiem, czyli sukces, wytrwałość właśnie w tej walce i pracy nad związkiem, również rezultaty Waszej pracy i wiary nad tą relacją, dobre rezultaty, wręcz sukces. Dziewiątka monet mówi na pewno o czymś zadowalającym, tak, co przyniesie satysfakcję, sukces. Dziewiątka mieczy mówi o stabilizacji, dyscyplinie w walce o ten związek, w wyjaśnianiu Waszych spraw, że właśnie mówię o konsekwentnym podążaniu do sukcesu w tym związku, odpowiedzialności za partnera, partnerkę, za ten związek, dążenie do celu, by ten związek był stabilny, trwały, spełniony, piękny i właśnie dał Wam obopólne bezpieczeństwo. Także piękna karta, nadzieja i karta mówiąca o wytrwałości, właśnie dążeniu do jakiegoś stabilnego tutaj związku, czyli bardzo znów też pozytywny rozwój z relacji. I tutaj wyjaśnienie wszystkich tych jakichś, nie wiem, kłamstw, fałszów, tak? Pozytywne rozwiązanie spraw, czyli być może będzie tutaj nadzieja na to, że zaufacie znowu w ten związek, w tego partnera. Czego Wam oczywiście życzę, ponieważ jest tutaj na końcu tej talii Lenormanda pies, czyli przyjaciel Wasz, wierny, lojalny, związek, który bazuje na przyjaźni, na fundamencie właśnie tej wspaniałej, cudownej, trwałej przyjaźni. Także partner chce Wam tutaj udowodnić i walczyć o to, byście mu ufały, że nie jest jakimś zdradliwym, nie zdradza Was, nie oszukuje, nie kłamie, tylko możecie mu zaufać. Być może jest to też tutaj taka karta mówiąca o bratniej duszy. Niemniej jednak nie chcę nadużywać tego tutaj sloganu, tylko powiedzieć, że bazą Waszej relacji ma być tutaj wierność, lojalność, przyjaźń, zaufanie i uczciwość. Dziękuję serdecznie grupie drugiej, dziękuję wszystkim kochanym widzom, którzy zaglądnęli dzisiaj i odwiedzili mój kanał. Proszę o lajki, komentarze, proszę o subskrypcję. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa już niebawem. Do usłyszenia już wkrótce.